Ответьте! Не слышали? Strzelę mu nad uchem! Jak Państwo doskonale wiecie, to już jest kolejna realizacja Pawła Ignera na naszym teatrze. Zorro też będzie spektaklem niezwykle widowiskowym, bardzo energetycznym, z wieloma ilościami, pewnie walk szermierczych. Także to będzie spektakl, na który chcemy zaprosić zarówno dzieci starsze, jak i ich rodziców. Określany taki spektakl jest mianem spektaklu familijnego. No to znaczy postacie są te tradycyjne, natomiast cała jakby akcja no, się dzieje trochę na nowo tutaj. Mamy to nie jest taka prosta historia. Przyjeżdża po prostu do trupy, trupa aktorska, taka prowincjonalna trupa aktorska przyjeżdża do gubernatora Los Angeles przedstawiać, wystawiać Hamleta i w związku z tym gubernator próbuje tutaj dokonać pewnego zamachu, próbuje tak poprowadzić tę intrygę, by w trakcie tego przedstawienia doszło do takiego zamachu. Głównym bohaterem jest gubernator i to wszystko, co się z nim dzieje, ale jest też Garcia, taki typowy jakby jego podopieczny, jego tam kapral, który jest głupkowaty i taki no, troszeczkę z żywcem z filmu. No, jest oczywiście Bernardo, uchoniemy sługa, jest też cała ta rodzina, która jest Lolita, ta piękna taka, która tam się przewija jako tam wątek taki sercowy, więc to wszystko jakby tutaj wszystkich bohaterów zobaczymy na scenie, tych tradycyjnych, no ale w piekle takiego po prostu trupy aktorskiej, która przyjechała nagle do teatru, do Domu Kultury w Los Angeles i będą wystawiać Hamleta i co się z tym wiąże właśnie. Mamy jakby drugi wątek, jest po prostu trupy teatralnej. Postanowiłem napisać sztukę, która by była na temat Hamleta, bo to jest sztuka, której jakby generalnie, gdyby sobie opowiedzieć Hamleta, no można by jeszcze opowiedzieć to wszystko Hamletem, ale chciałem postawić zupełnie inne akcenty i dlatego popełniłem Zorro. Ja się skoncentrowałem na samej scenografii, która już tak samo w sobie dosyć jest duża, skomplikowana, bo budujemy na scenie cały teatr, jakby teatr i zaplecze teatru, i podziemia, i samą scenę, i wszystko jest odwrócone do tyłu, więc troszeczkę osłaniamy tą iluzję teatralną, która jest jakby, ta iluzja moim zdaniem jest tym głównym tematem też tego teatru, tego spektaklu. Grać go! Hej! Hej! Tego żywego! Gram gubernatora. To jest dobry charakter, zły charakter, czarny, biały, kolorowy? W zasadzie, gdyby tak się bawić w biało-czarno, to można powiedzieć zły. Natomiast tutaj dochodzi do pewnej przemiany, lub ma dojść do pewnej przemiany, w związku z czym odkrywamy, że nie jest to postać jednowymiarowa i nie do końca taka zła. Ja filmu nie oglądałem, ale gdzieś zdarza się coś takiego, że w trakcie przygotowań przez te 4 tygodnie oglądałem jakiś serial, coś tam. Patrzę i jakaś rodzina nagle ogląda fragment Zorro z Banderasem. A tutaj jakiś czytam felieton, a tam coś nagle pokazuje się zdjęcie Zorro. To chyba taki przypadek, ale myślę, że należy w budowaniu tej roli i takiego rodzaju spektaklu myśleć o takim latynoskim, histerycznym, szybkim graniu na dużych emocjach.